Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem na przystani promowej w Hongkongu, w centrum. Dzielnica tutaj Tsim Sha Tsui. I udajemy się do nas, do Nansha. Mamy takie szczęście, że mamy prom do nas, także nie będziemy się tymi metrami, pociągami, autobusami, jak w poprzednim odcinku, tam, czy tam jeszcze poprzednim kilka wstecz widzieliście, jak jechaliśmy do Hongkongu. Teraz sobie bezpośrednio popłyniemy. Mam nadzieję, że czymś takim, bo na razie koło naszego terminalu stoi taka balia, że boję się na nią wsiąść. No zobaczymy, co dalej będzie. Dobra, co sądzisz o naszym statku? A przypłynął za nim. Tak, za nim, jakiś lepszy, no bo myśleliśmy, że tym tutaj barką taką będzie upłynąć. Nie wiemy, nasz ścigan, Nansha, numer 68. Jesteśmy na pokładzie, już trochę buja. Jak się uda usiąść przed oknem, będzie lepsze nagrywanie. Prom pusty, ale ludzie wchodzą. Z tyłu jest barek, kuchnia, można coś sobie zamówić. Pływamy. Trochę szyba brudna, no ale jest jak jest. Muszę przez nią filmować. Ja, ona się myli, bo to co mówi w tym głośniku, bo panią to nie jest. Nansha to jest nasza dystrykt, a nie panią dystrykt. Kiedyś tak było. Nie myli, tylko nie zmienili nagrania pewnie od dawna. To bardzo dawno. Wykręcamy. No i ruszamy. Buja trochę, nie? Ale to mocno, nie? No i tu macie całą panoramę Hongkongu. Bo szkoda trochę, że ta szyba taka brudna jest tutaj. Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Widoki przednie, że tak powiem. A tutaj widzicie, płyną takie łódeczki jak nasza. No i my tak mniej więcej wyglądamy jak te promy tutaj, które widzicie, pomniejsze płyną gdzieś przed nami. Zaraz zbliżenie zrobimy. A nas zaczęło bujać.
a rozpędzamy się powoli. Fajne stateczki widać, czomki. No, my już tempo mamy, nie? Niestety takie uroki nagrywania przez brudną szybę. Ale my już pędzimy na ostrze. Straszny ruch tutaj statków. Widok z przedniej szyby. A my już dopłynęliśmy, to nasza wycieczka, no, rejs trwał równo półtorej godziny, koszt takiego biletu 220 hongkońskich dolarów, czyli to jest równe 110 zł. Jesteśmy w półtorej godziny w samym centrum Hongkongu. No, to dopłynęliśmy, tym płynęliśmy. Jesteśmy na Nanszy, a u nas pada deszcz, pogoda brzydka. Idziemy, tutaj jeszcze się musimy odprawić, dać paszporty, bo przyjechaliśmy z Hongkongu. I do domu stąd mamy, nie wiem ile, ale dosłownie, my jesteśmy obok tej świątyni, którą wam ostatnio nagrywaliśmy, także do domu mamy 5-7 km. Tak wygląda nasz terminal promowy na dzielnicy. My dopłynęliśmy i jedziemy do domu. Blisko to mamy, bierzemy taksówkę i do domu. Także subskrybujcie nas i do usłyszenia w następnym odcinku.